Dzień dobry, dziś zaczniemy nietypowo, bo ze środka. Czy ktoś z Was zgadnie po zegarach, cóż to jest za auto? A po dźwięku silnika? No nie, po wnętrzu prędzej, prawda? Kierownica, konsola, tak, to jest Peugeot 407. Piszczy nam, bo oczywiście nie zapiąłem pasów. Cóż, na terenie prywatnym mogę nie zapinać pasów. Widzicie te drzwi? Tak, to jest Peugeot 407 Coupé. Tak kiedyś wyglądały auta typu Gran Turismo. Prawda? Takie auta były produkowane, one już wtedy były niszowe. Natomiast były jeszcze produkowane przez popularnych producentów. Dzisiaj skupili się oni na SUV-ach, crossoverach, a generalnie na tym, co klienci chcą kupować. To auto pochodzi z roku 2005. Wyprodukowane zostało na rynek duński. Jest zarejestrowane w Polsce. O, taki mamy bagażnik, prawda? Całkiem spory jak na kupetę, nawet bym powiedział, że duży. Szybka bez ramek, bardzo fajna rzecz. Sportowe fotele, podgrzewane oczywiście. Miejsca z tyłu. Zależy jak to jest wysoki, nie dużo, nie mało, no zależy kto tam siądzie. Auto. 3-litrową benzyną wolnoszącą, 211-konną połączoną z manualną skrzynią biegów. To też jest taka klasyka. Już się takich samochodów w tej chwili nie robi. Przebieg gwarantowany 145 albo 6 tysięcy kilometrów. I teraz uwaga. Samochód ma świeżo wymieniony rozrząd. Są na to faktury, są na to wpisy w książkę serwisową. Oleje, filtry. No i w tym trudnym czasie, jeśli chodzi o ceny paliwa, zaletą tego auta jest to, że ma założoną instalację gazową firmy Stagr. Jest to zrobione rok temu. Jest na to również faktura, homologacja. Koszty instalacji przekraczą chyba 4000 zł. Jest ona bardzo fajnie skomponowana z tym samochodem, bo z tym silnikiem auto bardzo ładnie jeździ. Pali między 11 a 14 litrów gazu przy jakichś tam ekstremalnych jazdach. Cała powłoka lakiernicza oryginalna. Jest to bardzo fajne auto na inwestycje, bo jeżeli je podtrzymacie chwilę, ono nie straci na wartości. Wiem co mówię, spójrzcie sobie na zagranicznych portalach na ceny Peugeotów 504 Coupé. Jeszcze powiedzmy tam 8-10 lat temu pojedyncze egzemplarze można było kupić za bezcen. Tak jak dzisiaj tą 407 w kupecie, natomiast już dziś w tej chwili jest to model rzadki. W Polsce niedostępny. No i ceny tych samochodów na aukcjach holenderskich, niemieckich, francuskich osiągają no, dość wysoki poziom. Zapraszamy.